Karolina, Zupeczka, Gackowska, Ewa, Kleo, Brodnicka, Dariusz, Rutkiewicz, Dawid, Ambro, Ambrozia, Aneta, Mama Mopsa, Bronowicz, Małgorzata, Gucha, Magika. Ewa się odpala tak, Ewa Kleo. Właśnie chciałam cię zapytać, Karolina, co się tak gapisz na mnie? Gwiazdy kurwa nie widziałaś? Mam nadzieję, że w końcu coś mi zaśpiewasz, co? Jesteś w końcu ty gwiazdą i to jeszcze piosenkarką. No, dawaj, zaśpiewaj no, coś 4 razy po 2 razy, 8 razy raz projektować, ja ci... cokolwiek. Dobrze, tego nie przekrzykujmy się, dobra? Żeby każdy zrozumiał. Ale cieszę się, że dzisiaj jesteś taka panterka i że na ostro, bo ostatnio coś tak przycichła, chyba się hejtu przestraszyłaś. No, więc ja cię generalnie chciałam chyba przeprosić za tą pierwszą konferencję. Za ostro z tobą jechałam, bo dzisiaj wymyśliłam lepsze obelgi. Jesteś ladecznicą, rozruchaną i pojebaną, a w sobotę będziesz jeszcze dodatkowo rozjebana. Nie wiesz, na co się pisałaś. Poznasz, co to są friki. Narzekałaś, że ty chcesz do sportu, że jesteś po prostu zaskoczona, co tutaj się dzieje. A kto ci dał zarobić? Właśnie ta federacja, a nie sport. Tam będziesz walczyć za 2000 zł. Wypierdaj do sportu, ja cię odeślę w sobotę do sportu. Skończyłaś? Włączcie mikrofon, bo jest chyba wyłączony. Nie. Słychać. Halo, o, działa. Ewcia, po pierwsze powiedziałam, że chcę tu przyjść po hajs, więc jestem tu dla hajsu i jakby, przepraszam bardzo, mówisz, że nie chciałaś ze mną walki, później walczymy. Nagadałaś się, zajebiście, jestem panterką, bo w końcu powiedziałaś, że pokazałam ci pazur i pokażę nie tutaj, ale w klatce. No zobaczymy. Czekam na to, ty nie wiesz, co ja cię tam... Ja nie chcę z tą tyle gadać, tam będzie przeprawa. Tu za chwilę wychodzi, że my się tu za chwilę polubimy, a ja nie, naprawdę, nie da. Na pewno się nie polubimy, wiem, że na mnie lecisz. Słuchaj, na mnie lecisz, generalnie, na wszystkich lecisz. Ej, wiesz co? Jestem znana, że lubię seks, no nie? A ty sprzedajesz, kurwa! W końcu, kurwa! To lepiej za darmo się ruchać! Całe Love Island! Przeruchałaś za darmo, ty jesteś po prostu głupia! Ej, całe? No, tak mi mówiono. Żałuję, że jednak całego nie zrobiłam, wiesz? Ale ty, kurwa, naucz się zarabiać, a nie, przychodzisz tutaj... A nie, mam się ciebie uczyć, sprzedawać się na OnlyFansie, nie kręć mi. OnlyFans, zapraszam wszystkich serdecznie, im więcej o tym gadasz, to jesteś tak głupia, że robisz mi jeszcze większą reklamę. To ja ci bardzo dziękuję. A wiesz, dlaczego masz ksywkę zupa? Bo jesteś tania, jak zupa pomidorowa, taka, kurwa, chińska. Nie, zupa jest od dobrej dupy, wiesz? Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Czyli dobrze dupę daje. Dziewczyny, ostatnio na programie na Zadymie było bardzo grzecznie, kulturalnie między wami. Tak jak, no bo się przestraszyła, hej! Pijanie z dzióbków, to jak to będzie w walce, w klatce 3 sierpnia? Kategoria chyba macie do 61 kg, o ile się nie mylę. Tak, 61,5 możemy mieć na wadze. Także nie, w oktagonie to już w ogóle nawet nie ma co gadać. Idzie w oktagonie po prostu rozpierdolę na zupę pomidorową. Przeżywasz drugą młodość teraz? Przychodzę cały czas. I wiem, że ją rozwalę. I tak jestem nastawiona, że powiedziałam już dni i godziny odliczam. No, a może będzie trzeci magika, ale to po walce, w planie. A co? Jakby rodzinne, to rodzinne. Weź tam bez rąkowi podaj, bo nie wiem, na czym siedzieć. No właśnie, a te warunki, patrzysz na Gochę i co? No jest większa, trochę nie obawiasz się tego? Nie obawiam się tego. Sparingi robisz też z podobnymi osobami, które mają takie warunki? Tak, mam codziennie sparingi z osobami o wyższym wzroście ode mnie, z silniejszymi ode mnie i daję radę. A no jakie w ogóle jest, Aneta, twoje doświadczenie? Teraz na tą walkę dopiero zaczęłaś trenować? Czy? Tak, zaczęłam trenować na tą walkę. Ostatnie 3 tygodnie od momentu, kiedy dowiedziałam się, że jest taka propozycja, trenuję prawie że codziennie. I powiem szczerze, bardzo mi się to spodobało. Tak jak powiedziałeś, nie miałam doświadczenia. Ale widzisz swoje szanse, bo ogólnie faworytką nie jesteś. No okej, okay. Nie jestem faworytką, ale na jakiej podstawie można kogoś ocenić, jak ktoś nie widział treningów, nie ktoś nie widział mnie w akcji. Na podstawie na przykład warunków fizycznych. No dobrze, na podstawie warunków fizycznych, ale ja uważam to, co powiedziałam na ostatniej Zadymie, czy też na ostatnim spotkaniu, że jest coś takiego jak cel, koncentracja i to, co powiedziałam ostatnio. Sprawia mi to ogromną frajdę, zamierzam się zmierzyć z Gochą i nie ukrywam, że moim celem jest wygrana. A jak ci idzie na sparingach z tymi wyższymi koleżankami? Trener uważa, że jest ze mnie zadowolony, że zrobiłam ogromny progres.
A Gosia jak? Też sparujesz z mniejszymi? Słuchaj, mnie to jest obojętnie, czy z mniejszymi, czy z większymi. Przykład był Nikita, przepraszam, i tak dalej. Tu, ale ogólnie jesteś w treningu? Trenujesz? Tak, sparujesz? Tak, i powiem, że ja jestem tu bardzo zadowolona, że nie jest szczupła przeciwniczka. Czyli sugerujesz, że jest gruba. Po prostu jest zawalić. Nie, okej. Okay. No nie, no nie będę ubliżała i powiem o sympatycznej budowie ciała, no tak powiem, no. Gocha mnie wyzywała swego czasu, że jestem baleronem. Byłam kojarzona z baleronem. Dobrze, już jak brakuje łyżeżnika baleronu. Baleronem, który siedzi na kanapie, ale ja chcę udowodnić, że wcale nie jestem baleronem, który siedzi na kanapie. Co więcej... Znaczy, baleron też się kula. Pozwól dokończyć. Nie. Ty mówisz o swojej przemianie. Ja uważam, że ta cała sytuacja wywołała u mnie bardzo dobrą przemianę, bo idę w warunki fizyczne, w kondycję i myślę, że pokażę, na co mnie stać. Gocha, kiedy imprezowałaś ostatni raz? Nie pamiętam w ogóle. Czyli faktycznie abstynencja do walki? Tak. Powiedziałam, mam dwa w życiu cele po tej wygranej walce i chcę dotrzymać słowa. Ale ty się sprzedawałeś rzeczy materialne, stara. Czy można, kurwa? Ty się sprzedawałeś rzeczy materialne, patrycie szukali ci do buzi, a ty, dobra, czy zrób można? Wszystko, żeby dostać samochód albo cokolwiek innego. Serio, to jest w porządku? Nie można. Nie jest to w porządku. A ty po prostu dałaś się dotykać, dałaś się ruchać. Mam to w dupie. Cię nie szanują, ja mam to gdzieś. Zdradzałaś. Więc przecież to tobie mówią, że jesteś Seanem. Seanem. Ty jesteś właśnie, kurwa, zdana jak od razu. Seanem jesteś. Może to wszystko. Powiem. Wszystko. Może jestem od ciebie starsza, ale bodycount ty masz, kurwa, większy. Powiem wam, że te dymy czasami mnie w tych freak fightach denerwują, ale jak się kłócicie o to ruchanie, to jest całkiem ciekawe. Nie. Który jest gorszy? Który jest gorszy? Który częściej dostanie? A to zobaczycie. Lanie. Jestem ciekaw. Nie, tajemnica. To już rodzinna. Dobra, okej. Okay. Nie mogę, bo to przeciwnik by tak gdzieś tam na pewno i by wiedział za dużo. Ani Gosiu, nie możemy na wszystko odpowiadać tajemnica, bo... Ludzie są, bo ludzie ciekawi. Są ciekawi, tak. No, tak jak ja. Powiem wam, ludzie to bardziej wiedzą o mnie i o moich synach jak ja. No, może ja tak bym ludzi nawet posłuchała. Powiem ci. Na pewno będę musiała odpalić streamka, to będę wiedziała. Ludzi na przykład tu na czacie widziałem, czy pani kiedyś zamierza wrócić do tych streamów i czy pani nie jest wstyd za te wcześniejsze jakby, no bo jest dużo, słuchaj, każdy sporo robi błędy, każdy robi błędy, popełniał i będzie popełniał. Ale pani oglądała niektóre szoty ze sobą? Czy jest ciężko obejrzeć to? Co, ale jeszcze raz powtórz. No jak pani się upijała na tych streamach u syna? Po prostu ja już ten topór tamten swojej przeszłości zakopałam. Jestem nową osobą, mam nowe pomysły i wiem, że moi widzowie czekają, kiedy ja odpalę, a najszybciej to na pewno po walce. Czyli to jest już zamknięte. Oczywiście, ja mam swoich widzów, kocham swoich widzów, ja ich nie zostawię. I są ze mną i tutaj, i wszędzie, gdzie się pojawię. Ale to jak pani się odpali, to dalej co, będzie takie pijaństwo na streamach? Nie, będzie zaczepisty stream. Obejrzysz, przekonasz się. A kociołek będzie? Nie. No dobra, ale tak mam pytanie, bo to już jest zamknięty rozdział. Słuchajcie, nie można zamknięty tak kupić, nawet cały ale czas ktoś jak kiedyś był, jaki, co i jak. Ale pani Gosiu. Jakbyś nie dali możliwości nawrócenia się i tak dalej. No dobrze, ale to jeżeli to jest zamknięty rozdział, ale na przykład przeciwnik, Nathan Marcon, który się jest, on tam wrzuca tweety często, pokazuje screeny. On jest młody, on tam jeszcze na chleb to Pep mówi. Ale powiem jedno, co on mówi na chleb? Wiedzieć? Pep. Takie powiedzonko jest. Okej. No, ja bym z nią chęcią mu dała, ale szkoda, ma ci. Ale nie doprowadza to pani z równowagi, te screeny, te przypomnienia, cały czas wałkowanie tego? Słuchaj, ludzie tym żyją i będą. Kiedyś może zapomną. Mam nadzieję, że jak nie udowodniłam z Nikitą walki, udowodnię może teraz, ale to są wykopy, to są ludzie tacy, że oni by tego nie oglądali, co oni by mieli do roboty? Od czasu do czasu trzeba by było tam, nie? Dokładnie, a my mamy telefon do studia. A nie telefon, tak? Kto? Paweł Jóźwiak chce wejść. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, mam tutaj pytanie do pani Małgosi. Małgosiu, ja wiem, że na razie w MMA stoczyłaś jedną walkę. Pamiętam, jak rozbiłaś swoją byłą synową, także gratulacje za to. Ale mam takie pytanie, nikt na to nie wpadł, żeby zadać ci takie pytanie. Ja zawsze jestem ciekawski, muszę wszystko wiedzieć. Ja wiem. Chciałbym wiedzieć, ile tak naprawdę solówek w swoim życiu stoczyłaś. Tak szczerze. Jak liczy, to dużo.
Ale nie, ja nie liczę. Ale to jest ja pytanie liczę. Do pani Małgosi. Ja nie liczę. No słuchaj, ale teraz... Zdarzyło ci się z kimś tak naprawdę pobić w życiu realnym? Pobić? Tak. Uuu! Czyli rekord... Puszka, rekord uliczny jest próby. Od nóg i od rąk brakuje, a zwłaszcza mężczyzn. Czyli mężczyźni też byli bić. Jak najbardziej. Ja idę z górnej półki, potem także kończę Paweł na Paweł się zawijaj, bo zaraz nie, no, pani Małgosi, broń Boże, bym nie startował. Także dziękuję pani Gosiu za odpowiedź rzeczową, no. Konkretną. Brawa dla pani Małgosi. Jak będziesz chciał ze mną, to wiesz, gdzie znaleźć. Dziękuję, good, good. Co ty, no jestem nudy z tą moją Karoliną, słuchajcie, tak się prułaś i generalnie byłaś taka perspektywistyczna do freaków, a okazało się, dokładnie musiałam trenować. No dobra Ewa, a powiedz wtedy na taki przykład, no załóżmy podoba ci się mężczyzna i on jest zajęty i co, nie podrywasz go, bo to jest złe? Nie, zajęty, nie wiem, obrączką, a czy w ogóle jest zajęty, jest dla mnie aseksualny, absolutnie nie. No ale mógłby być taki przypadek, że... Mam taki fetysz, nie zakocham się w ogóle w takim typie, jest dla mnie aseksualny. To jest twój fetysz. To jest mój jakby, no, fetysz, że zajęty to jest zajęty, nie fetysz. Dotykam. Nie dotykam. No bo ty, Michał, nieraz podrywałeś zajętą kobietę, prawda? Mężczyznę, szczególnie nie, ciebie. Nie, kobietę... Jakby tak było, słuchajcie, że przez sponsorów można by było zdobyć Mistrzostwo Świata, to ty byś była już wielokrotną mistrzynią. Ale reklama twojej dawaj, zaśpiewam im, jak tyle razy muszę powtarzać. Raz, dwa, trzy, nie mam miękkiej gry, mam ja na pewno pły. Będę musiał... Słuchajcie, to pytanie na pewno wróci na czwartym panelu, bo ja muszę, chcę usłyszeć, co ma na... jak na to odpowie Natan. Bo Natan chyba ma dość jasne poglądy na ten temat. Natomiast jak tutaj dziewczyny mówiły o seksie, to Ambro, ty już wstawałeś z tego krzesła, widziałam, że już nie mogłeś... Nie, chciałem powiedzieć, że ja też lubię, nie? No nie, bo tak, wiesz, walka za chwilę, to też pewnie różnie, nie? Zawodnicy robią okres ja abstynencji, przemięźliwość seksualna, tak? Tak widać po mnie, że ale dawno tak, nic. Na przykład ty tak... No to prawda jest akurat, no, tak, dawno nic. No. Czyli wyższy testosteron jest i szybsza reakcja, tak? Czas reakcji? Chyba tak. Ale to chyba, czy nie, bo już masz kilka walk zatoczonych, to powinieneś wiedzieć. Różnie to bywało przed tymi walkami, raz tak, raz nie, więc... Bo o ile pamiętam, na przykład są przypadki, tak jakby chociażby Amadi, Ferrari, on po Viagrze wchodził do walki. Były takie. A bo jemu nie staje, no to musiał. Wiesz. On się na after szykował już, dlatego tą Viagrę bierze. To nie do walki. Wierzam z pradawnym manifestem, gdzie mówili swoje zdanie, pierdolili konsekwencje. Tylu pana skina rapuje, to ryje łem. Nie mam oczekiwań, nie dzieje.